sława Legiony, sława i chwała, z tej strony Młoteczka, na waszych ekranach Krzysiu, a ze mną dzisiaj są czatełki. Gdzieś tutaj się pojawiają i zrobiliśmy mały porządek w plecaku. Jakoś tu, o, proszę, proszę. I kupiliśmy Wilhelmowi lepszą czapkę. Tak, tyle się mniej więcej zmieniło. Dobrze, ja sobie zapiszę, skoro już tu przylazłam z powrotem. Dobrze zaczynam, nie? Od zapisu. I idziemy znowu zasiać rozpierduszkę tam, gdzie ostatnio dostałam łomot. Tylko, że znowu idę w złą stronę. Oczywiście, że idę w złą stronę. A, coraz lepiej. Dobrze, i tych panów tutaj trzeba posprzątać, tylko ja na to zupełnie nie mam pomysłu. Chociaż ja spróbuję stary dobry trik. Ten stary dobry trik zazwyczaj jest dobry, ale obawiam się, że tym razem może nie wyjść. A, i Aśka teraz biega z nożem do masła, dlatego że stwierdziłam, że tak będzie zabawniej. Aha, bo on się tutaj przywołuje. To nie tak chciałam. Miałam nadzieję, że on się przywoła tam, gdzie ja wskażę. Run! Ewentualnie proszę. Aśka, nie, daj, weź się go zeżrej po prostu. Raz w życiu posłuchała. I wyszła na tym najlepiej, jak się tylko dało. Po prostu ja jestem przekonana, że w poprzednim odcinku był zły układ planet i teraz on się zmienił, dlatego wyszedł tylko jeden. I to przypadkiem, przypadkiem. O, co ty mu tam robisz? Joanno! Jemu też jest dobrze. No i Aśka go przemała i bardzo dobrze. Teraz się Aśka poleczy. Aśka się poleczy albo wskrzesi te zwłoki. O! Teraz się da. I on jest teraz po naszej stronie. I patrzajcie na to. W końcu jest szansa, że będzie lepiej. Jednego. Jeden miał być. Jeden. Dobrze, oni niech się świetnie bawią. Co tam się dzieje? Ja już się pogubiłam, kto jest po czyjej stronie, nie? Jakie dźwięki, ja się boję. Jak go tam Aśka dojechała? Giń! Giń! Nie ma uciekania, giń! Giń! On płacze! Nie płacz! Nie płacz! O! Nareszcie! Czyli ci są jacyś lepsi, bo da się ich wskrzeszać. Nie dało się tak wcześniej, Aśka. Dobrze. Polecz się, proszę. Krzysiek, gdzieś ty polazł! O bogowie! Nie tak, nie tak! Nie wierzę po prostu. Jeszcze se żaby wypuściłam. Proszę bić żaby. Ja tu jem. Aśka, wcinaj. Nie daj się żabom. Czasami jak są tacy krnąbrni i robią co chcą, to wychodzi im to na zdrowie. Daj trochę, Benek, niekoniecznie. Benek się naje. Benkowi dajcie. Nie no, Aśkę zeżar. To może ty zamiast się bić, to się polecz trochę? Jednak czasem powinnam im dać... Znaczy myśleć jednak za nich troszkę. O, złoto.
Że tak powiem, plasterek na me zranione serduszko. Ja bym chciała złote pierścionki. Czy ja muszę dostawać te srebrne? One są troszeczkę bezużyteczne w tym momencie. Dotyku ducha, dobrze. Jakieś tajne przejścia by się przydały, jakieś skarby. Milion hajsu. No dobrze, no ale daliśmy radę. Jest okej. Okay. Było lekko chaotycznie, ale jest dobrze. Tak, Krzysiu jest jakiś taki za mocno uświęcony. W ogóle nie cieszy się ze śniadania. A przecież nie każdy ma śniadanie. Dobrze, to ja szybko zapiszę. Z racji tego, że wyszło całkiem nieźle. I wchodzimy tam. Drugi poziom. Ja mam nadzieję, że to nie jest jeszcze boss, bo ja pamiętam, że tutaj na samym końcu tego wszystkiego jest bosik. Który nie jest zbyt przyjemny, nie oszukujmy się. Ale dam radę. Tak uzbrojona, z taką cudowną drużyną, zaradną, piękną, sprawną, genialną, na pewno dam radę. Aha, tam się nie da wejść. Próbuję w ten sposób się rozejrzeć, a to też nic nie daje. A tak? Też nic nie daje. To trzeba tak, wiecie, na przypałdeczko. A, tam jest jeden. To Aśka, chodź tutaj. Wyczarujesz mu ducha znowu. Krzysiek sprowokuje. Choć jednego chcę. O, idealnie. Ale nie biegnijcie tam wszyscy naraz. No to by było z jednego, słuchajcie. Weź go żywy i po... O nie, co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Mam nadzieję, że sobie poradzą. Trudno. Selekcja naturalna. Ja już ich nie ratuję. Radzę sobie całkiem nieźle. Ja wyciągnę popcorn i popatrzę. W sumie jestem trochę w takiej sytuacji popcornowej mocno. Zatłukli kogoś nawet. I teraz pogoń za żabą. To ja tu posiedzę i pojem trochę. Nara. Dobrze. Bardzo się cieszę, że się tak pan troszkę rozkraczył tutaj. Co my tutaj mamy? Topór, jabłko, krew i ank. Jakaś tarcza. Trzeba pozbierać pieniążki przede wszystkim. Co to jest? Krwawy kamień, ale taki inny... No nie wierzę, srebrna bransoletka. I co? Ja nie mogę jej tutaj zabrać stąd. Krzysiek, proszę cię. No. Skarby dla mnie. Tarcza. Aśka, noś. Aśka nie będzie nosiła, bo jest za daleko. Masz, Aśka. A teraz będziesz nosiła? Teraz będziesz nosiła. Dobrze. Więcej skarbów? Nie ma. Jakieś tylko zwoje. Ale to wygląda całkiem przyzwoicie. Mogłabym tutaj pracować. O, i tutaj to jest pułapka, słuchajcie. To na pewno jest pułapka. Mówiłam. Krzysiek. Krzysiek, 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 ogarnij się. Ogarnij się. Jest dobrze, jest dobrze. Aśka, uciekaj. Teraz ty, Aśka, uciekaj. Teraz ty, Benek. Oj, Benek dostał w ryj, także ledwo chodzi. Biedny Benio. A jak ja bym sobie wskrzesiła to bym sobie wskrzesiła. Może by poszło ze mną.
Dobra, trzeba teraz wroga szybko poszukać, zanim to przestanie być po mojej stronie. Jest wróg. Joanno, ty to może wyjść stąd jakoś tak. Przejść dookoła. Naszam się trochę tutaj, bo ty dużo czarujesz, to przyda ci się. Jest całkiem nieźle. Nie wzięłam flaszki ze sobą. Co to jest? Coś tam zdrowia. Taca zdrowia. Na pewno taca zdrowia bardzo mi się przyda w momencie, kiedy wszyscy jesteśmy martwi. Ona to lubi, jak nikt inny. I to oko w tej ręce. Po prostu mi szczyni. Swoją drogą zupełnie nie pamiętam, po co ja to oko w ogóle ze sobą noszę, ale to nic. Muszę zabrać moją tacę zdrowia. Tak bardzo potrzebną w życiu. Bierę. No dobrze. I beczki jeszcze do rozwalenia. Jak mogłam przegapić. Też jeden wróg na moim poziomie. Dobra. To lecimy. Okej. Tam są żaby, więcej beczek. To może żaby najpierw. Gdzie jest moja dzielna drużyna, kiedy jest potrzebna? Się opierdzielają, no. Gin! Aśka, coś ty to przywołała. Jak nie trzeba przywoływać, to przywołuje. Jak trzeba przywołać, to siedzi i się opierdziela, nie? I postanawia umrzeć. Tak romantycznie. No, wampiry tak mają. O, w dupę. Na kim jest skoncentrowany? Na mnie, całe szczęście. Teraz na... Chodź, Benek. Chodź, Benek, chodź, Benek. Teraz Krzysiek. Oj, Krzysiek. Zwariowałeś? Aśka, ty się lepiej stąd... O, kobieta ma jaja ze stali, naprawdę. No i perfekt. Tak, kobieta z okiem w dłoni i z nożem do masła. Ewentualnie do krojenia donera. Tam donera, kebaba na donerze. Znaczy, jak chce, to może i doner kroić, kto jej zabroni. Okej, szabelka. O, i bransoletki. Czy to są te bransoletki takie... A, tak, to są dokładnie te. No dobrze. Tam pewnie jest dalej, a tutaj jeszcze trzeba sprać wampirów. Tak na dobrą sprawę mogłabym im darować życie, ale cały czas liczę na to, że będę tam miała jakieś super sprzęty, prezenty i wiecie... Wewnętrzna cebula nie pozwala mi ich zostawić w spokoju, myśląc o tym, że mogę okraść ich z pieniędzy. Okej, teoretycznie jest tam tylko dwóch. Mogłabym sobie tamtego jakiegoś wskrzesić i poprosić o pomoc. Mi się sprowokuje dwóch naraz. Nie, nie wbiegajcie tam! Nie róbcie tego! No nie. Zapomniałam im zmienić tryb walki. No, Aśka, coś ty zrobiła! Zwariowała. No, zwariowała po prostu. Kobieto, wyjdź w ogóle z fireballi, wyjdź. Weź, weź, zjedz trochę. Zjedz Snickersa, bo gwiazdożysz. No, jeszcze i Snickersa zabrali. O nie! Tutaj są jakieś super secret tajne zwoje i to jest druga rzecz, którą
Znaczy, druga taka rzecz, którą tutaj spotykam, czyli gdzieś przepuściłam te ważne rzeczy do zbierania. Ale to pomiędzy nagraniami sobie poobaduję w takim razie. Obadowywuję. Obadam w sensie. O nie, i pułapka. Grecki ogień, to się na bossa na pewno przyda. Nie wiem, jak się tego używa, będziemy się tego uczyć. Ale się przyda. O, nowy miecz. No tak, panowie są za daleko. Proszę cię bardzo. Chodź, Aśka. Masz, za karę otwierasz pułapkę. Nie no, jak Aśka otwiera pułapki, to oczywiście wszystko jest dobrze, nie? Czemu miałoby być inaczej? Dobrze. To ja tylko szybko tam się cofnę do biblioteki. I pozbieram tam tą ważną rzecz, bo na pewno jest super ważna i super przydatna. I uratuje mi życie w walce z bossem. Tam jeszcze na górze takie zostały. Dobra. Wewnętrzna cebula wygrywa. Robimy to na odcinku. Wybaczcie. I na górę. Siema! Półsmoczku. Dobrze ci widzieć. I co? I tutaj nie ma do zebrania. Oczywiście, jak się wróciłam i stwierdziłam, że na pewno tutaj będą te rzeczy, to nie ma. Dobra, to idę na dół z powrotem. Tak prawdopodobnie stąd trzeba będzie jakoś wyjść. To się jeszcze przepatrzy. Dzień dobry, Zosiu. Okej. Tutaj wszystko pozbierane. Ja tak w ogóle wycebuliłam te rzeczy, ale ani przez chwilę nie przyszło mi do głowy, żeby sprawdzić, co one mi w ogóle dają. Także no. Cebulę nawet aż za mocno chwilami. Dom, dom, dom! O nie. To wygląda jak łomot. Także ja tutaj chcę, uwaga, uwaga, zachować to wszystko. I patrzcie, źle pamiętałam. Wydawało mi się, że tutaj jest bosik, a tu ani pół bosika nie ma. Chyba, że dopiero jeszcze do mnie wyjdzie. Jakby im tak tutaj tym świętym ogniem teraz pokarać ich jakoś. Znaczy greckim ogniem. Tylko pytanie, czy to lewym, czy to prawym? No to ale, ogień po prostu! Najlepsza wymiana, słuchajcie! Ja myślałam, że naprawdę tutaj wszystko stanie w płomieniach w ogóle. Było tak bezużyteczne, że aż nie wierzę, że użyłam. Dobrze. Który save to będzie? Ten chyba. Czy ten? Ten bardziej. Dobra. Dobra, i teraz tak. Joanno, robimy armię trupów. Tutaj gdzieś był ten golem, co żeśmy go skropali. Oj, jest załadowany i już będzie dupa, nie golem. A panowie bibliotekarze? Oj, panowie bibliotekarze też bezużyteczni. Niedobrze. Myślałam, że będę miała jakieś wsparcie, no ale... Wyszło jak zawsze. Taśka, biegnij. Dzień dobry, długopisiku. A śpijcie, ile potrzebujecie. Najważniejsze jest to, żebyście się czuli dobrze. Okej, koleś się dał sprowokować. Krzysiek, nie! Kretynie! Wyciągnij go, wyciągnij. Dobrze, i teraz go bij. A najlepiej to go w ogóle może zjeść. O. Tak, to jest idealne rozwiązanie. Tak miało być od początku. Nie jakieś tam święte greckie ognie mołotowy.
Ora tym. Ten grecki ogień to był chyba najżałośniejsze, co się tutaj mogło wydarzyć. Czy to jest Aneska? Nie, tam nie ma chyba Aneski. Tam są jakieś wieśniarki. Uwaga, uwaga. Chociaż to wygląda jak Aneska. Zaraz się okaże. Dobra, to jeszcze tylko tego kolesia trzeba jakoś. No chodź, 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 chodź. Kici, 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 kici. A, Benek, nie tak. Benek, nie rzucaj się. Nie, no nie wierzę po prostu. To trzeba go, tego trzeba spacyfikować. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Dobra, weź, zeżrzyj kogoś. Będzie mniej do bicia. Dobra, i teraz oni się będą bić z jednym, a ty trzymasz drugiego. Co on tam robi? O matko, nie, ja nie chcę na to patrzeć, myślę, że to jest bezeceństwo. Nie, tak jeszcze gorzej to wygląda. No i perfekt. Krzysiek pijawa zaraz pęknie, ale jest dobrze, nie? O, raty. Proszę dać mi pieniądze. Dobrze. Już wiemy, gdzie były pieniądze za las. I trzeba jeszcze to rozwalić, i to rozwalić, i to rozwalić. O! Broń za darmo, młot bojowy. No to nie ponosimy, bo jesteśmy za słabi. I co to jest? Grecki ogień. Ja za ten grecki ogień to po prostu zamorduję kogoś. Ja się spodziewałam wybuchów, pościgów, kosmicznych rzeczy, a tutaj co? Taki jeden mały, drobny pierd. Idziecie? Idziecie? Proszę. W ogóle trzeba mieć w życiu priorytety. Właśnie rozwaliłam straż i zamiast pomóc tym biednym kobietom, to ja opitalam skrzynki. O, zardzewiała siekierka. Brzmi jak dobra broń. Dobra. Dzień dobry! Biedne wieśniareczki. Nie, no to jest chyba Aneska. Thou art free of thy bondage by the power of the Prometheans. Thanks upon thanks to thee for releasing us. Ye have saved us surely. Blessings upon ye, stranger. To nie jest dobry pomysł, żeby wampirom robić błogosławieństwo, naprawdę. Nie, to jest po prostu zwykła wieśniara jakaś. Po prostu. Nie, no proszę was, to nawet nie stało koło Aneski. Jest jakoś milion starsza i trochę jej się przytyło. Czyli co? Dobrze karmiły wampiry jednak. Wampiry wiedzą, jak hodować swoje bydło. To może laski uciekacie zamiast stać jak widły w gnoju i się zastanawiać? Uwaga, o nie, o nie, 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 nie,
Joanna. Joanna jak zwykle nie może nic wskrzesić, ale może coś zje? Dobrze, to jest dobry plan. Dzień dobry, piorunie. Jakie gorzko! Wy myślicie, że jak zakonnica, to Krzysiu od razu weźmie? On ma swoje standardy. Bierze tylko te młode i ładne. I te pozornie niewinnie. Niewinne. To źle brzmi. To się nie godzi. No, ale przemała go do końca. Grzeczna Aśka. Chociaż raz zrobiła to, o co proszę. I uwaga, uwaga. Tu jest jeszcze jeden. To ja może w niego tym greckim ogniem. Słuchajcie. Masz, będziemy się bić na greckie ognie. Najbardziej bezużyteczny w ogóle przedmiot w tej grze chyba. Chociaż nie, bardziej bezużyteczne są tylko inne wampiry. Na przykład taki Benek, który gdzieś utknął na górze. I nie przyjdzie nam pomóc. Dobrze. Ale co jest w dalszych częściach tych korytarzy?
tego dowiecie się w kolejnych odcinkach z Krzysia. Także pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama, ze mną dzisiaj były czatełki. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć!